Mateusz, 20 lat programu, pytanie na śniadanie i tak się zastanawiam, czy ty pamiętasz jakiś taki najbardziej wyjątkowy moment w swojej karierze? Pamiętam ten moment, kiedy dołączyłem do pytania na śniadanie 12 lat temu. Ja w to nie wierzę, że to już minęło 12 lat, ale najbardziej pamięta się oczywiście jakieś wpadki albo takie mocniejsze momenty, więc 15 urodziny, 18 urodziny, teraz 20. I ze względu na te 20 właśnie przygotowywaliśmy takie piguły, które zaprezentujemy widzom w sobotę podczas jubileuszowego programu i między innymi Michał Olszański, biedny, który na Segway ujechał i nie potrafił zahamować, no i niestety się przewrócił. Albo zwierzęta, które często u nas goszczą i no nie do końca potrafią się zachować w telewizyjnym studiu i na przykład uciekają. Albo na przykład coś, co się przypala w naszej pytaniowej kuchni. Ale to wszystko fajnie się wspomina. Pamiętam Paulinę Drażbę, która lajfowała i była na takim wózku w Bałtyku w Gdyni z festiwalu filmowego i nagle była fala, podmyła ją i ona wpadła do wody. No i tak można byłoby mówić. Też przejęzyczeń dużo oczywiście, ale widzowie to uwielbiają, bo to jest telewizja na żywo, prawda? Paradoksalnie numer z gwoździem nie był dla nas śmieszny, bo to nie było zamierzone i bardzo się cieszymy, że Marzena Nogalska dzisiaj rusza ręką, a pan Ząbek dziwi się, że do dzisiaj jest magikiem.